No i testujemy tego gimbala sobie. Idę właśnie przez las takim dość szybkim krokiem. No i co, nie wiem, powinno dobrze stabilizować te kroki, hołd. Bo normalnie no to jest tragedia. Gimbal z montowanym aparatem Panasonic G7, Lumix G7. No i całkiem porządnie to stabilizuje. Nawet możemy się przebiec. No teraz to już w ogóle podskakuje. Korzenie, żywy teren. Powinno dobrze stabilizować. Czasem brzęczy, to fakt, bo jest źle wyważony. Ale ogólnie jest ok. Bardzo dobrze stabilizuje, nie ma co. Feju to naprawdę potentat w tej dziedzinie. I możemy sobie chodzić, biegać, skakać, a obraz jest naprawdę mega stabilny. A tak wygląda ten sam obraz, jak idziemy sobie ze stabilizacją tylko w obiektywie Panasonica G7 Lumix. No, z wyłączonym właśnie tym gimbalem Feju. No to widzicie, no, a ja tylko idę, już nie mówię, o, teraz biegnę, no to już jest dupa. Testujemy gimbala firmy Feju z aparatem Sony A6000. To samo, wchodzimy po schodach dość żwawym krokiem, nawet biegniemy po schodach i to samo będziemy kręcić tutaj z tego poziomu. Gimbal marki Feju to bardzo dobre urządzenie. Jest to model MG do takich do małych lustrzanek i aparatów takich no, bezlusterkowców typu Sony A6000 czy Panasonic G7 Lumix lub GH4. Nadaje się też do Sony A7, R, S i tym podobne. No i teraz będziemy testować ten gimbal w biegu. Nawet najpierw w marszu, potem w biegu. I zobaczcie, że obraz jest bardzo dobry, stabilny. No i dość. I nawet można kręcić
z różnych takich szybkich akcji. Naprawdę tutaj. O. Spiksował. Czasem zdarzają się właśnie takie tutaj dziwne przekręty. Zawiechy. Ale o, kilka uników i daję radę. Powiedz coś, co sądzisz o tym sprzęcie? Drogi Patyk. Co sądzicie o tych moich testach? Jeżeli chcecie dalej oglądać, no to napiszcie, że dobra robota, czy po prostu no, niedobra. Chcę wiedzieć, co o tym, jakie macie zdanie. No bo będę dalej wiedział, w jakim kierunku tworzyć dalsze filmiki. To tyle, pozdro.